Platformówki, czyli kiedyś segment gier ogrywanych, jak i produkowanych masowo. Od tych ciężkich patch, na przykład Kapitan Pazur, po jeszcze cięższe, jak na przykład Battletoadsy. A jaki jest dzisiejszy tytuł z szalonymi królikami w roli głównej? Czy Jazz Jack Rabbit wersji 2 był hitem, jest hitem, czy może jednak już zapomnianym tytułem, o którym pamiętam tylko ja? I najważniejsze pytanie, czy warto do niego dzisiaj wrócić po tylu latach? Zaciekawiłem, no to wyruszajmy w przygodę z nieustraszonym królikiem jazzem. Siema, mam dzisiaj dla was grę, w którą kiedyś tukłem niemiłosiernie. Grę, przez którą uświadomiłem sobie za dzieciaka, jaki to nie jestem słaby w platformówki. I grę, która swoją oprawą urzeka nawet i dzisiaj. Mowa oczywiście o Jazz Jackrabbit 2, wydanym w 1998 roku. No właśnie, dwójka w tytule nie jest tutaj przypadkowo, ponieważ to nie pierwsza odsłona zielonego futrzaka, więc zacznijmy od początku. Pierwsza gra o jazzie zadebiutowała sporo wcześniej, bo aż 4 lata, a był to rok 1994. Ale założenia względem oryginału za bardzo się nie zmieniły. Zielony królik z opaską na głowie w stylu Rambo, rzecz jasna grafika dwuwymiarowa z perspektywą side-scrollera, eliminacja wrogów, jak i zbieranie diamentów czy innego barachła. Fabularnie rzekłbym, że Mario pełną gębą. Nasz bohater rusza na ratunek pięknej księżniczce, która została porwana przez złego żółwia Devana. Czy ta historia nie brzmi znajomo? A jakie zmiany mamy w dwójeczce? Najważniejszą i najistotniejszą zmianą jest wybór postaci, którą będziemy grać. Do wyboru mamy już nam znanego Jazza, jego brata Spaza, jak i rozszerzenie The Secret Files pozwala nam się wcielić w jeszcze jedną postać, dokładnie Lori, siostrę Jazza. Każdy z królików różni się wyglądem, co jest oczywistą oczywistością, animacjami, jak i ogólnym zachowaniem, ale najistotniejszą różnicą są ich bonusowe ruchy przypisane tylko to do nich. Jazz będzie skakać wyżej, a w ramach ścisłości chyba najwyżej z całej trójki, jak i oczywiście potrafi szybować uszami z braku lepszego słowa. Jego brat Spaz ma super atak umożliwiający koszenie przeciwników i ich natychmiastowe eliminowanie, jak i double jumpa, który często pozwala wejść nam tam, gdzie żadne z innych pozostałych zwierzaków nie da rady. Ostatnia to królica Lori, mieszanina poprzedników, potrafi szybować uszami jak Jazz i ma super cios jak Spaz. Coś, co bardzo wpłynęło na korzyść tej gry, to usunięcie limitu czasowego na przejście danego poziomu. A tak naprawdę obstawiam, że raczej zostało to wymuszone zmianą standardów w grach wideo, no bo już niedużo osób, a raczej prawie nikt nie stosował tych limitów czasowych. Fabularnie gra pcha nas dalej, kontynuując wątek z poprzednika. Czyli Jazz chce poślubić swoją piękną dziewczynę, swoją piękną księżniczkę, ale kolejny raz jego uber wróg Devan krzyżuje jego plany i kradnie mu pierścionek zaręczynowy warty miliony monet. Zaskoczeniem nie będzie chyba dla nikogo, jak potoczy się gra. Oczywiście chodzi o zemstę i odzyskanie tego wartego miliony monet pierścionka zaręczynowego. No dobra, ale jak w to się gra dzisiaj? Jazz Jackrabbit 2 po odpaleniu wita nas rysunkowym interem, które prezentuje się naprawdę dobrze, choć wygląda jak rysowane w Paincie, ale ma swój urok, no i oczywiście mi się podoba. W menusach jak to w menusach, nowa gra, wczytywanie poprzedniego stanu gry, więc tak da się zapisać, najlepsze wyniki, by się pochwalić przed znajomymi, opcje gry, no i wyjście. Natomiast wybór nowej gry daje nam dwie opcje, albo zabawę samemu, albo tryb multi, do którego zaraz wrócę. Po wyborze singla ukazują się nam etapy, do których możemy przeskoczyć, ale każdy z nich po prawej stronie ma okładkę jak rodem z jakiegoś albumu muzycznego, co naprawdę wygląda nieźle. Wybór postaci na stałe to kolejny krok, który ma wpływ na rozgrywkę, no ale o tym już mówiłem. Natomiast ostatnie okno do przeklikania to wybór poziomu trudności, który ma aż 4 opcje utrudnienia nam rozgrywki albo lub niekoniecznie. No dobra, ale jak wygląda gameplay? W gruncie rzeczy sterowanie jest dziecinnie proste i każdy, nawet dziecko, się tutaj odnajdzie. Mamy klawisze kierunkowe, które są przypisane do strzałek, skok, strzał, zmianę broni i klawisz wyboru. Co nie jest takie oczywiste, mamy tutaj możliwość zmiany przypisanych klawiszy, co naprawdę szanuję. To wszystko, co wystarczy znać, by już wiedzieć, jak w to się gra. Reszta możliwości to kombinacje wyżej wymienionych. Natomiast graficznie gra nie wygląda źle. To, że jest to widok 2D, nic jej nie ujmuje. Ładna, kolorowa, kreskówkowa oprawa, czy to nasze króliki, czy przeciwnicy, kończąc na mapach.
A jak już jesteśmy przy mapach, to i one są zrobione z pomysłem. Nie dość, że zmiana całokształtu wpływa na efekt wizualny, to zmianie ulegają też przeciwnicy, jak i co najważniejsze, zasady walki. Co za tym idzie, wymusza to na nas naukę zachowań wrogo nastawionych osobników, naukę samych lokacji, a raczej jej atrakcji. Niekiedy również zmienia się sposób gry, bo na przykład w danej planszy może się pojawić woda albo totalna ciemność. Gra, by sprawdzić, jak bardzo lamimy, na koniec poziomów daje nam walki z bossami. Z reguły nie są zbytnio trudne, oczywiście grając na średnim poziomie trudności, ale trafiają się też i tacy bossowie, przy których udawało mi się utknąć na dłużej na danym etapie. Do dyspozycji mamy tryb multi, który może odbywać się na dzielonym ekranie albo po sieci. Gra po sieci, to nie będę ukrywać, jest to udogodnienie, na które mało kto mógł sobie wtedy pozwolić. Natomiast dzisiaj jest to oczywista oczywistość i tak naprawdę więcej radości dał mi tryb podzielonego ekranu. Możliwości mamy kilka, bo aż 5 do wyboru. Współpraca, bitwa, wyścig, polowanie na skarby i zdobądź flagę. Każdego z nich omawiać nie będę, ale każdy z nich to inny rodzaj zabawy przygotowany przez twórców. Dodatkowo tryb gry w dwie osoby na jednej klawiaturze, przeszkadzając sobie nawzajem, to coś, co chyba już nie wróci, a zrozumie to ten, któremu brat zabierał klawiaturę, jak za dobrze mu szło. Czy warto dzisiaj zagrać w drugą odsłonę Jazz Jack Rabbita? Moim zdaniem tak. Gra wciąż dobrze wygląda i ma ten swój kreskówkowy urok. Co nie jest oczywiste, da się ustawić poziom trudności, by grę przejść albo zamęczyć się, gdy ktoś po prostu lubi wyśrubowany poziom trudności. Różnorodność to kolejny atut i nie mowa tutaj o samych mapach, ale całych lokacjach, mnogość broni czy indywidualność przeciwników. Ba, nawet na chwilę możemy zmienić naszego protagonistę, co jest wymuszone wbudowanymi bonusowymi ruchami, by przejść dany etap. Mało, masa sekretów. Ukrytych przejść czy łamigłówek, a to wszystko po to, byś się nie nudził. Może i gra jest banalna w swoich założeniach, ale tutaj pierwsze skrzypce gra oprawa, jak i muzyka w grze. Pewnie teraz młodsze pokolenie postuka się w głowę, jak mówię, że gra mocno się nie zestarzała, ale przez ręczne rysowanie wygląda to wciąż świeżo. A co z Jazz Jack Rabbit 3? Skoro dwójka była dobra, to gdzie jest ta kontynuacja? Było, a raczej miało być. Powstawało i to w pełnym trójwymiarze. Czy byłoby to lepsze, czy byłoby to hitem, czy jednak byłaby to ta gra, która powinna jednak pozostać w drugim wymiarze? Szerzej o tym mówił Archon, ale prawda jest taka, że Jazz nie był priorytetowym projektem dla Epica, a wiadomo, jak zawsze chodziło o kasę. Jeśli chciałbyś to ty jeszcze raz zagrać w Zielonego Królika, to ja mam wersję z 1999 roku. Czyli wersję The Secret File, która tak naprawdę jest taką wersją po lekkim tuningu, trochę tam dodano, więc jest tą lepszą. Platforma, na jakiej to grywałem, to GOG. Dodatkowo wersję z modem o nazwie Jazz Jackrabbit 2+, która w głównej mierze poprawia błędy, jak i rozbudowuje tryb multi. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnego patcha fixa na format 16:9, a w każdym razie nie działało to u mnie, więc użyłem DigiWoodu, a jak mam to ustawione, by działało na Windowsie 11, to właśnie widzicie. Ja bawiłem się dobrze, gra przypomniała mi lata młodości, czyli gówniarza nieogarniającego tej zbyt szybkiej gry. Natomiast jakie wy macie wspomnienie z Jazzem? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze, komentarze należą to do was. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!